Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Binding of Isaac. Dzisiaj będziemy próbowali pay to play właśnie zrobić. Te challenge tutaj 23 i 27 chyba postaram się zrobić poza wizją, tylko zrobię jakieś potem kompilacje, że mi się udało tego przejść, bo to już chyba kilka razy próbowałem i mi się nie udało. Najgorszy będzie ten cały speed. Naprawdę, najgorszy będzie właśnie ten cały speed. Ale dobra, jak na sam początek chciałem pokazać fanarty. Tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, tak już będzie. Pierwszy jest od Kacpera Kopacza, który naprawdę postarał się... Wow, jest coś bardzo oryginalny i bardzo fajnie ci to wyszło. Na początku stworzyłeś tylko mnie, czy tam Wisienkę. A czy nie, na samym początku stworzyłeś właśnie tą kostkę. Tutaj kosę, potem dorobiłeś mnie, tutaj Wisienkę, potem dorobiłeś Elevena i takie Guwiengo. Naprawdę genialny pomysł i świetny, świetny wykonany. Kolejny jest fanat od Wiktorii Drzewieckiej. Na co mi Godhead? Mam coś lepszego. Szczęście wiśni, haszek szczęście wiśni. No, piękne, piękne. Tylko że z czystego lenistwa nie chciało mi się obrócić tego zdjęcia. Ale to już mój problem. To już mój problem. I mam jeszcze kolejnego fanarta od Sakui i Zayoi. Bardzo fajny. Jak mówiłem w Undertale, bo Undertale niestety ogląda mniej osób niż Isaaca, masz bardzo specyficzny styl rysowania, który mi się bardzo osobiście podoba. No i cóż, na sam początek chciałem się... O co się zapytać? Bo sobie tutaj przeglądam Steama, że tam mam jakieś jeszcze achievementy do porobienia, kilka challenge'y i tak dalej, ale chodzi mi o te 5 ukrytych achievementów. Nie wiem za bardzo o co z tym chodzi, jakie achievementy można uzyskać. Kiedyś ktoś pisał, że można jakiś tam ukryty achievement zrobić z Bob's Brainami. Chyba. No cóż, jeżeli ktokolwiek coś wie, poproszę, żeby ten. A jeszcze inna sprawa jest taka, że chciałem się trochę pochwalić i wam podziękować, że oglądacie mnie, że i tak dalej osobiście przebiłem, że w ciągu 30 dni mam już 500 000 wyświetleń. To jest... ciężko mi to opisać, jestem po prostu cholernie wdzięczny, że przychodzicie na mój kanał, oglądacie, zostajecie. I najbardziej jestem dumny właśnie z łącznego czasu oglądania i średniego czasu oglądania, bo coraz częściej oglądacie filmy od początku do końca. Ale dobra, dobra, już tyle ze samych wstępów. Bo są mi też ludzie, którzy chcą patrzeć na mój gameplay. I mamy tutaj Ikamone Power, mamy ten... może nie Celar. Okej, tutaj już widzimy. No i challenge polega na tym, że musimy mieć wystarczająco dużo monet, żeby postarać się przejść dalej. I to jest złe. Nie wiem, czy tutaj są trash roomy. Niektórzy narzekają właśnie na moją wymowę. Nawet mi ktoś tam wczoraj napisał, że daje mi suba właśnie z tego powodu. Jej! Ogólnie za tym się kryje trochę taka głębsza historia, bo to jest tak, że zawsze byłem dzieciakiem, który miał dyslekcję rozwojową. Ja czegoś jakby nie uznaję jak dyslekcję. Na dyslekcję to jest po prostu tak, że nad niektórymi rzeczami trzeba po prostu znacznie dłużej pracować i także miałem wadę wymowy. Cholera. I dostaję, i tracimy monety. Tracimy zawsze jedną monetę. Kiedy dostaniemy obrażenia. To jest tak, że ja naprawdę bardzo długo pracowałem nad swoim głosem, żeby mieć taki, jaki mam aktualnie. Bo pewnie możecie się nie domyśleć, ale te 3 lata temu, czy 4, ale chyba prędzej już nawet 3, miałem tak wielką wadę wymowy w dalszym ciągu, że nie potrafiłem R wymówić. To jest tak, że jak się spotkałem kiedyś z kumplem po 2 latach, który mnie kompletnie nie słyszał, bo kiedyś zawsze uchodziłem za osobę najbardziej... O, szedło łup, nie tak źle. Tears down. Zawsze uchodziłem za osobę, która jest najbardziej niezrozumiała i ciężko było mnie zrozumieć. No niby spoko. Dobra, wolę jednak serce. Szkoda. I to jest tak, że mi się spotkali ta po 2 latach, tak przypadkowo, mi trochę porozmawialiśmy, to powiedział: ej, Wiśnia, w ogóle zmienił ci się głos, da się ciebie w końcu zrozumieć, nie? A ja, no fajnie, fajnie, dziękuję, pracowałem nad swoim głosem bardzo długo. Ale trzeba przyznać, że... jakoś tak w wakacje strasznie się rozleniwiłem, przyszły studia, te studia są takie, że... mech.
i po prostu jakoś nie chce mi się pracować nad tym w dalszym ciągu. A w sumie to jest złe, powinienem wrócić do ćwiczeń nad moim głosem i dalej polepszać swój głos. Ale... muszę się po prostu odpowiednio zmotywować, żeby do tego wrócić. O! Więc stretch roomów tutaj nie ma, więc to tam stawia trochę większy... daje nam jakiś tam problem, ale dobra. Opłaca się tutaj rozwalać w sumie wszystkie ogniska, wszystko ten, bo każda, jak sami widzicie, każda moneta jest bardzo ważna i nie wiadomo, czy mi się pofarci, żeby mi się udało przejść, bo tutaj muszę pokonać Łajzaka. Nie muszę iść tam dalej. Teraz tak uważnie patrzę. Nie tak jak ostatnio, że o, pokonam Łajzaka, koniec challenge'a. Potem się okazuje, że to Blue Baby go miałem pokonać. widzę, że Łajzaka. Fajnie, że mam te monety i kłaparę. Czym więcej monet zaoszczędzimy... Cholera. Czym więcej monet zaoszczędzimy, tym większe obrażenie będziemy mieli. A, pewnie się zapytacie, ale Wiśnia, jakim ty sposobem pracowałeś nad swoim głosem i tak dalej? Powiem wam tak, że brałem po prostu korek od wina, wkładałem sobie tutaj w usta i starałem się po prostu czytać. Niby bym tam wszedł, ale wolę jednak nie. Ognisko to mamy, musimy niestety wszystko rozwalać. Wszystko musimy rozwalać, co może dać nam potencjalne monety, tak? Jak nam będą tutaj bomby, to może właśnie do Arcade Roomu wejdę z miłą chęcią, z tego względu, iż... O, dziękuję za monety. Maszyny do rozwalenia, tak? Więc możemy... O tak. To może mi potencjalnie dać naprawdę bardzo dużo, tylko że nam obrażenia zmniejszyło. Widzicie już, jakie tutaj stały się małe nasze łzy. Oby jakaś bomba podleciała, jak ja bym się cieszył. O, bardzo z chęcią bym sobie pograł z jakimś tam ustawieniem fajnym. Ogólnie jak sobie bawiłem się z tymi seedami i tak sobie nagrywałem te seedy i tak dalej, ten film specjalny o seedach, to mi się trafiło tak, że miałem Epic Fetusa, bo w innym pokoju trafił mi się Epic Fetus w Trash Roomie. Wchodzę do Crowspace chyba jakoś tak się nazywało, i miałem APK-ka, który mi wybustował maksymalne obrażenia, i to jest tak... Szczęście Wiśli. Okej, okay, szydła łup zostawię sobie na bossa, nie zapominaj Wiśni o tym itemie. On się skaluje z obrażeniami. No, Larego to tak dość nieźle to tak zdjęło. Że mam 30 monet, żadnej bomby, nic. Leci mi coś, co może mi dropić, nie wiem, głowę Keepera, żebym miał monety. Serio? Nic mnie z tego nie interesuje, dobra, złożymy sobie niżej. Moneta? Nie ma nic. Dobra, mam nadzieję, że one to one forever mi jakoś tutaj pomoże w tym challenge'u. Chcemy coś porobić. Item tak za free. I podwójna pomba. Zobaczymy, może jakaś nam karta The Hangman podleci. Albo może jakieś latanie, kto wie. Okej. Aj, nie zdążyłem. Tylko... Nie lubię jak oni respią, bo jak oni czują się zagrożeni, to oni naprawdę tego cholerstwa bardzo dużo tam zaczynają po sobie zostawiać i to jest złe, to jest po prostu złe, to jest bardzo złe. Okej. Okay. Pieprzesz bignuje. O dobra, już tylko ty zostałeś, fantastycznie. Mam nadzieję, że idę w dobrym. Podwójna bomba. Okej. Okay. To już bossa mamy, tak? Niby one to one... Boże, się tak przestraszyłem, nie? One to one forever mi naprawdę dużo daje. Tam mamy darmowy item. Podwójną bombę.
Ale całe serce straszę, stracę, bo bliska, tak? Ja ogólnie zaryzykuję, bo w takim stanie będzie naprawdę cholernie ciężko, dlatego się przejdę tutaj chociażby na tą arenę jeszcze. Tak, chcę spróbować. 4 monety. Fajnie, bardzo fajnie. Znaczy dostaliśmy kluczy, dostaliśmy kolejne bomby. Szkoda, że Deheadman mi nie chce podlecieć. Deheadman zawsze podlatuje wtedy, kiedy jest nieprzydatny, a kiedy jest przydatny, to nigdy nie podlatuje. Taka prawda. Monety? Dodatkowe klucze. Nie wiem, Magic Mushroom? Range up. Wiecie co? Zlewamy to, zlewamy. Przynajmniej już może nie tracimy, aż tak. Idziemy do góry. Z tego co pamiętam, to tutaj się nie opłacało robić Blood Donation Machine, bo to nam naprawdę bardzo mało dawało. Chociaż przy One to One Forever może to by się opłacało teraz. To już jest ta wiśnia. A pewnie się zastanawiacie, czemu odcinek wczoraj był tak późno, nie? No dobra, to skoro to tak się tutaj sytuacja przedstawia, to o, to wezmę sobie tak. Tak. Pięknie. Weźmiemy sobie to. Pewnie się zastanawiacie, czemu odcinek wczoraj był tak późno, bo to jest tak, że YouTube ma jakieś fochy i wywali mi prawa autorskie za muzykę z The Binding of Isaac. Nagrałem wcześniej ponad... Nagrałem już tak ogólnie ze 140 filmów o Isaacu i nigdy mi nie wywalił praw autorskich za muzykę, za tą grę. Wczoraj stwierdził, że mi wywali. I nie dało się tych praw tego utworu za pośrednictwem YouTube'a nie dało się usunąć. I właśnie to było najgorsze w tym wszystkim. Musiałem zrenderować film na nowo, usuwając ten fragment, do którego się przyczepił YouTube. Ale potem mi wywalił, że będzie mi przetwarzał z 6 godzin ten film. I dlatego odcinek był tak cholernie późno i jeszcze nie był w dobrej jakości, bo tam jeszcze się przetwarzało w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że z tym odcinkiem tak nie będzie, bo dzisiaj muszę sobie zrobić zapas, bo... Cholera. Ale mam dużo serc. O. Zaczynamy wychodzić pomału na plus z tymi monetami. Dobra, tego za dużo było. Ja bym sobie nie poradził z tym. W żadnym bądź razie. Okej. Padł. Kolejny padł. Czyli dodało mi jakąś klątwę i... Kurde, chciałem... How is the maze? Może być złe na ten challenge, naprawdę. Ja będę miał 99 monet, to będzie naprawdę genialnie. Wydaje, że tutaj darmowy HP up zawsze w porządku, nie? Cholera. Okej, daliśmy radę. Coś mi się wydaje, że idę w dobrym kierunku. Tak mi się wydaje. I chyba żadnej głowie nie będzie mi wylatywało nic teraz. Jak co hajsy, no. Jak to naprawdę dużo hajsy. Pogryzę tą grę. Pogryzę tą grę. Będzie trzeba jeszcze ten. Ale ten challenge speed to po prostu będzie miazga. Nie wiem, na sam początek muszę znaleźć jakiś motarny item. Bo inaczej to będzie bardzo złe.
Dobra, tutaj mamy bossa, to walczymy. Który padł od tak. Amnezja. Fortnite Tower Energy, Tears Down. Nie, 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 Tears Down to ja nie chcę. Wyrzuć to. Najbardziej powtarzające się pytanie na kanale: jak restartować run, jak wyrzucać przedmioty? Ludzie, jest coś takiego, że się wchodzi, jest options i change controller. I tam możecie sobie sprawdzić, że są nie wszystko. Tak, otwieramy. Może nam jeszcze jakieś monety wlecą. Okej. O, cholera. Takich ciężkich przeciwników mi tutaj losuje, z tego co widzę. Dość. No dobra, będę się pieprzył z tym nie wiadomo ile. Ja mogę to zrobić tak. Dziękuję za podwójną monetę, za darmową. To była zła droga. Jak mi się wydaje, że na dół będzie trzeba. Ok, korzystamy z okazji. Tutaj, tutaj ten. Dużo monet? Tak, dużo monet. O, 52 monety. Ogólnie dużo fajnych gier się narobiło, z tego co widzę. Tam Mandzie nagrywa, Gimper i tak dalej. Chociażby One Punch, a czy One Clap? Tak, One Punch, za dużo One Punch Mana. O, też, ja też sobie oglądałem. To kurde, bardzo fajna mechanika, bardzo fajna gra. Ciekawie, ciekawie to się oglądało i samo to w tej gry mi się strasznie podoba. Okej, okay, weźcie tutaj, przepadnijcie. Cholery. Dobrze, że to nie jest challenge na czas. Cóż, wola by to zrobić szybko, tak? Nie ukrywajmy się, wola by to zrobić szybko. Szybko, sprawnie. Okej, okay, kamień z X-em. Dzisiaj nie jestem ślepy, widzę. Okej, okay. Ja ogólnie się zastanawiałem, co mógłbym jeszcze robić, bo jak zrobię Isaaca na 100%, to zastanawiam się, czy dalej by prowadzić tą serię, czy coś tam w stylu. Ja chyba dochodzę do wniosku, że bym chyba w dalszym ciągu bym sobie nagrywał Isaaczka, bo jakoś nie mam totalnie ochoty kończyć. Nie, z powodu z tego, że zaryzykuję. Cóż to jest za karta? Tu. No, szczęście wiśni. Bo to jest tak, że Isaaca mi się gra naprawdę przyjemnie i nie chciałbym jakąś serii kończyć w miarę szybko. Otóż ona już naprawdę długo trwa na moim kanale, nie oszukujmy się. Będzie trzeba pomyśleć nad innymi seriami głównymi za jakiś czas. Ale tak luźnie bym sobie ponagrywał, w jakieś tam na przykład 3 dni bym sobie wrzucał Isaaczka, nie? W dalszym ciągu. Okej, okay. Nie mam wystarczająco dużo obrażeń. Nie, Delef Handu to ja nie chcę, bo jak chcę mieć zwykłe skrzynie, szansa, że mi wyleci z nich bardzo dużo monet. W innym wypadku mnie to nie rajcuje. Za kilka suchatów ewentualnie jakieś itemy Gapiego. Kurde, tam znowu jest takie fajne pomieszczenie, gdzie mógłbym jakoś tam sobie troszeczkę rzeczy zdobyć. A nie mam za bardzo jak. Bombowo, bomba, żebym rzekł. Niestety sochart mi tutaj nie dano. Okej, okay. To, że ten Abaddon ma tyle efektów, to nam tyle efektów daje, że głowa mała. Że głowa pęka. O, 97. Nieźle, dobra. No, żadnego Soulhearta w dalszym ciągu. Co to jest za pomieszczenie? Depths i One. O cholera, ale się tutaj ten zagapiłem. Tutaj mi się opłaca, bo jest kamień z X-em. Dodatkowo, oj, Blachard mi wyleciał, Soulheart i Blachard. Gisz. I że sobie damy radę bez problemu. Mu!
Kurde, te skrzydła łup naprawdę sporo bije. Ja już nie wiem, czy to się skaluje z obrażeniami, czy faktycznie ten item dostał buffa. Bo to jest aż niemożliwe, żeby aż tyle biło. Nigdy tyle nie było. Okej. Okay. Nie litogisz. No co weźmy litogisza. Syki film. Lampo w kolce. Jak już. Na nic innego się nie godzę, Krapus. Byłem zły. Przynieś mi lampowkol, węgiel. O, niestety nie. No, niestety nie, dobra, to zaskakujemy niżej. Ale coś mi się wydaje, że chyba ten challenge mamy już w palcu. Curve of the Maze. Okej. Okay. Dobra, przypadnijcie. W odpaniach czeluści piekieł. A, dobra, bomba. Nie, nie bomba. Dobra. Ten już skoczył. Ten drugi raz. Kolejna moneta, idziemy sobie do góry. Okej. Okay. Chodź tutaj. Mam tyle monet, że ich co sobie trochę tego komikuję. Nie chciałem klucza podnosić. Ale już tutaj się troszeczkę zwróciło. Już tutaj troszeczkę się zwróciło. Tutaj też z miłą chęcią położę bombę. Niestety nic mi nie wyleciało. Dobra. Żeby mi tam nie wyleciało gdzieś daleko. Czy ten monety. Na szczęście mi nie wyleciał, tylko mi ten bateria. Baterii nie potrzebuję, bo szydła łup naprawdę się bardzo szybko ładuje. Okej. Okay. Wejdź, do przypadnij cholerny mózgu. Nienawidzę cię. Na co mi bomby, na co mi klucze? Okej, okay. Przynajmniej nie strzelają, kiedy są sfirowane. To taka mała ciekawostka. Dużo przeciwników nie strzela, kiedy mają nałożony ten... Tyle z jego było. O! Taki dość cięższy ten przeciwnik mi się tutaj trafił. Taki dość cięższy. Wejże, przepadnij, nienawidzą się. Wszystkich nienawidzę w tej grze. Kolejne monety, nie! Nope! Nic więcej nie dostaliśmy. No ale już prawie wróciłem do maksymalnej ilości monek, jaką możemy posiadać, więc... Mam baterię jeszcze w razie czego. No to zrobimy coś takiego. Dobra. Jest zbyt dużo czaszek, żeby tego nie porozwalać. Mam nadzieję, że mi coś ciekawego tutaj wypadnie. To w diamonds kolejne. Serio? Soul Heart. O, gra wie, czego ja potrzebuję. Czyli będzie nam brakować monet, więc możemy sobie podwoić jeszcze ilość. Fantastycznie. Myślę, że już mamy ten challenge w kieszeni. Tylko ciekawe, co odblokowuje. To jest dobre pytanie. Ała. Chodzę tutaj. Łajżak. Cholera. Dobrze, że jestem w miarę szybki. Łajżak. Łajżak. Chodzę tutaj. Murder. Ajżak. A bramy Pororida, bo my i tak mamy cel, żeby się zbić z tych wszystkich czerwonych serc. Utero one. Utero numer uno. Okej, okay. Ten ma fir. Ten fir jest cholernie przydatny. Już myślę, że kolejny tu w Diamonds. Ja bym już wtedy nie wiem.
Jakbym się Arcade Room trafił, to by sobie chyba poszedł pograć. Tak na dobrą sprawę. Nie, ty jesteś złem wcielonym. Oj, nie. Na ciebie nie żałowałem, szydłałup. Ciebie też, bo bym się nie wiadomo jak męczył pomiędzy tymi kamieniami wszystkimi. Ajajajajaj. Żadnej osłony nie mam. To może stanowić swojego rodzaju problem, ale... Dużo mam obrażenia, walić to. Czyż nie? Okej. Gdzie jesteś? Trzeba byłoby trochę ponagrywać tę modification Undertale. Na podstawie Undertale. Już tam jakieś tam wersje nowe powychodziły. Jestem chyba już zawet 3.2. Okej. To może być przydatne na tym etapie gry, bo tutaj jest... Nie oszukujmy się, jest dość ciężko znaleźć kamień z X-em. Okej. A to nam będzie pokazywało ewentualnie takowy kamień. Kolejna dobra karta i to jest tu od Space Bomb 99 kluczy. Serio? Okej. Mono i Quapeura jest naprawdę świetny. Jak widzicie, czy słyszycie, czy też widzicie, że jeszcze trochę mnie ta choroba łapie niestety. Mam nadzieję, że się nie rozchoruje na amen, bo ja nie lubię chorować. Choroba to strata z czasu. Cholera, to ma samo naprowadzające się pociski. Okej. Ty cholero. No niby opcja z lataniem jest spoko, ale chyba wolę szedła łup. Na przeciągu. Womp 2. Tam być kamień z X-em. Ja tam się nie dostać. Ja tam się nie dostać. Pod żadnym pozorem, że chyba bym... Cholera. Dobra, to już rozwaliliśmy, to już rozwaliliśmy. Okej. Uff, 91. O, nie musimy się tutaj męczyć. Popatrzcie państwo. Popatrzcie. Okej. Otwierajcie. No, akurat nie chciałem, żeby to tak się skończyło, ale nieważne. Cholera, dalej to oczyska. Łoczyska tutaj. Myślałem, że jak się już zbije z tej formy, to nie będzie tych łoczysk. Okej. Isaac. Która była spowalniona przez moment, teraz już muszę biegać w kółko i cię nawalać. Szkoda, że teraz już nie miałem chociażby, nie? Trochę mi się serce tutaj potraciło, ale... który to jest Devil Room? O cholera! To jest dobre i to jest dobre. Tylko, że ja nie chcę mieć za mało serwis, wezmę sobie tylko to. Idziemy na górę, no nie ma się tutaj za bardzo przejmować. Mamy wystarczające serc, mamy tutaj jeszcze zwiększone obrażenia. Mamy klątwę ciemności. Ta klątwa Babilonu byłaby... Cholera! No się naprawdę zaczyna robić niebezpiecznie. Nie, bo to są randomowe ataki, one mogą mnie trafić. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku będę szedł. Okej. Będę miał cały czas efekt slowa. To zupełnie inna gadka, co?
Monety to już jak najbardziej, tak? Kluczy to może już niekoniecznie. Cholera, jeszcze temu wszystko musiało mi trafić. To jest naprawdę złe. Bardzo złe, 3 serca. I to jeszcze nie tędy droga. Higher Farny The Magician. Źle. Taka ilość serc jest zła. Tędy? Cholera! Robi się naprawdę źle. Żadnej osłony nie mam. A mi tak dobrze szło. Jeżeli zaraz nie będzie Isaaca, bo Isaaca powinienem raz dwa rozwalić wbrew pozorom. Chociaż z takimi obrażeniami to ja nie wiem. Nie wiem, jakiś Hierophant, Soul Heart, coś w tym stylu, HP up. I byłbym ustawiony. Nie, dostaliśmy głowę Boba. Jezu, jeszcze ten pająk nie padł. To było bliskie. To było naprawdę bliskie. Nada mi full healtha, ale... Okej, już poleciałeś na tą stronę, to już lepiej, nie będę musiał się martwić o unikanie pocisków, aż tak. I coś z dwoma sercami będę musiał to zrobić i łajżeczka, co? Mam szydła łup, mam dużo wykroczone obrażenia. Okej. Nie ma co. Widzicie, to skaluje się z obrażeniami. Jak mnie wcześniej miałem większe obrażenia, to mu zabrałem połowę życia. A teraz to taka klapa. Ja się tutaj bardzo spinam. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, z czego ja nawet dostałem. Teraz trzecia fala, trzecia fala, trzecia fala, trzecia fala, trzecia fala. Trzecia fala. Dobra. Teraz to tylko unikać i go napieprzać. Cholera. Okej. Mogę to zrobić. I can do it. Cholera. To jest oficjalnie chyba najcięższa walka z Isaaciem, jaką staczam. Naprawdę. O cholera. Nie powiem, że mam cholernego dużego stresa. Jest! To było naprawdę ciężkie, ale widzicie, jak się skupię maksymalnie na rozgrywce, to ja potrafię, to ja potrafię. I co odblokowaliśmy? Co odblokowaliśmy? Tune of Pirsch. Nowe pirszy. Nowe pirsy. Nowe pigułki. I został mi Speed, Blue Bomber i Brains. Czyli Brains i Blue Bomber. Wiecie co? Ja bym to zostawił dla waszej opinii. Czy chcecie, żebym to zrobił jakoś poza widzem i zmontował, bo już nagrywałem te challenge, tylko że mi się nie udało? Czy wolicie, żebym jednak zagrał jeszcze raz, aż do skutku, aż mi się uda zaliczyć te challenge? I nie wiem, czy teraz speed będę próbował. Chyba raczej nie. No cóż, to byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.